Dzisiaj gościmy w Kazimierzy Wielkiej na hali, gdzie rozgrywany jest finałowy turniej Młodzieżowej Ligi Futsalu rocznika 2012. Celem tych rozgrywek jest na pewno uzupełnienie przerwy zimowej, jaką chłopcy trenujący piłkę nożną odbywają z racji pogody, ale takim celem nadrzędnym jest na pewno dobra zabawa dla zawodników, dla wszystkich tutaj uczestników. Młodzieżowa Liga Futsalu, turnieje finałowe w Kazimierzy Wielkiej, zarówno rocznik 2012, jak i 2010. Dzisiaj rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o miejsca. Natomiast nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są te emocje, ta dobra zabawa, która towarzyszy naszym rozgrywkom. Młodzieżowa Liga Futsalu to także alternatywa dla rozgrywek w trawie. Hala sportowa, mała gra, to rozwój umiejętności pod innym kątem, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Bardzo fajne rozgrywki, wiele radości, wiele uśmiechu, także wiele emocji. Jako trener w drugiej edycji Młodzieżowej Ligi Futsalu współzawodniczymy z kilkoma tutaj drużynami z naszego województwa. Jest to druga edycja, jak powiedziałem. Turniej jest coraz większym popularnością, się cieszy. W tym roku oprócz kategorii U13 mamy też kategorię U10. No, nasza drużyna w ubiegłym roku zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu. W tym turnieju to próbujemy osiągnąć wynik lepszy. Jeśli chodzi o rozgrywki Młodzieżowej Ligi Futsalu, bardzo fajna inicjatywa, duże zainteresowanie zarówno drużyn, jak i też kibiców. Mega przygoda jako dla nas, rodziców, jak i dla dzieci. Kibicujemy zawsze mocno. Powiem szczerze, że mecze sprawiają wielką radość zarówno nam, rodzicom, jak i zawodnikom. Bo wiem to doskonale, gdyż siedzi koło mnie zawodnik. Najważniejsze, że dzieci się rozwijają, chcą to robić i ich to cieszy. A my, rodzice, jesteśmy tylko po to, aby ich wspierać. I być przy nich w tym momencie. Wydział Szkolenia Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej bardzo wspiera takie rozgrywki właśnie jak Młodzieżowa Liga Futsalu, która jest rozgrywana tutaj w województwie świętokrzyskim. Ma to na celu przede wszystkim propagowanie aktywnego stylu, aktywności u tych młodych sportowców. No i przede wszystkim wyławiania talentów, jak oczywiście nie brakuje w województwie świętokrzyskim. Za nami wspaniałe emocje, walka, zaciętość, postawy fair play. Ale takie rozgrywki, takie treningi to jest przede wszystkim znakomita okazja do tego, aby wzmocnić aktywność fizyczną młodzieży, szczególnie w tym trudnym okresie zimowym.